Jarmark bierutowski. Znany jest w Gdańsku jarmark dominikański, w Lublinie jarmark jagielloński, ale mało znana jest historia jarmarku bierutowskiego. W XV wieku książę oleśnicki Konrad IX nadał Bierutowowi prawo organizowania raz do roku jarmarku, czyli dorocznego targu. Pierwszy taki jarmark odbył się około 1452 roku, 25 listopada, w Dniu Świętej Katarzyny, patronki kościoła parafialnego, i trwał 4 dni. Od tego czasu co roku w Bierutowie odbywał się jarmark. W ciągu kilku wieków w historii jarmarku bierutowskiego miały tu miejsce różne wydarzenia. Oszustwa, kradzieże, napady, ale też występy kuglarzy wędrownych, aktorów i zawody łucznicze. Zobaczcie sami. A co to za zamieszanie? To największy jarmark w okolicy, bierutowski. Zobacz, kto przyjechał. To ten zamożny kupiec z Wrocławia z jednym okiem. Stoją takie, że aż od rana do wieczora. To co ten kupiec takiego ma? Najpiękniejsze suknie, jakie sobie możesz wyobrazić. Suknie są po prostu przepiękne, ale nie można tego powiedzieć o kupcu. Z okiem. Nie słyszałaś? Przed rokiem handlował tutaj do późna, po czym udał się do pobliskiej gospody. A tam? Już na niego czekali złodzieje. Na szczęście z pomocą przybiegł właściciel gospody. Przeżył, ale niestety pozostał bez oka. A córka właściciela gospody chodzi od tamtej pory w najpiękniejszych sukniach, jakie świat widział. Toczy historię.